Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Uroczyste obchody tego święta zostały zaplanowane przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na najbliższą niedzielę. Krajowa Rada BRD zaprasza wszystkich zainteresowanych na uroczyste obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, które odbędą się 19 listopada w miejscowości Zabawa koło Tarnowa w województwie małopolskim. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.30 w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kuskówny. Program wydarzenia obejmuje mszę świętą w intencji ofiar wypadków i ich rodzin, spotkanie przy pomniku Przejście, a także konferencję prasową. Dla wszystkich nie mogących pojawić się na uroczystości będzie ona transmitowana na żywo na kanale YouTube. Wydarzenie zostało zaplanowane także na Facebooku. Już od wielu lat trzecia niedziela miesiąca listopada jest właśnie tym dniem, kiedy powinniśmy pamiętać o ofiarach śmiertelnych wypadków drogowych. Ja wiem, że rodziny pamiętają, ale tak naprawdę chodzi o szeroką profilaktykę, żebyśmy my mieli świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją, że takie rzeczy się zdarzają, że powinniśmy pamiętać o tych, którzy odeszli przedwcześnie, bo coś się wydarzyło na drodze. Bo ktoś popełnił wykroczenie, bo ktoś nie zastosował się do przepisów, bo ktoś sobie je zlekceważył, bo ktoś może sięgnął po alkohol albo środki działające podobnie do alkoholu. Fajnie, że w tym dniu pamiętamy. Moim marzeniem było kilka lat temu i starałem się to zaszczepić, żeby w kościołach zamiast kazania były właśnie odczytywane listy. Listy, które były przygotowywane przez Polski Związek Motorowy. Bo ta instytucja również wkomponowuje się dosyć mocno w te działania. Nie możemy po prostu o nich zapomnieć. Dla mnie ten Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków jest ważnym dniem ze względu chociażby tego, że przez wiele lat, przez ponad 30 lat pracowałem na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ja o tym dniu wiem, ale myślę, że gdybyśmy przeprowadzili sobie sondaż, wiele osób byłoby zdziwionych, że coś takiego jest. W jaki sposób dotrzeć? Poprzez Krajową Radę BRD, która powinna prowadzić szeroką kampanię na ten temat, poprzez Kościół, bo tam właśnie w tą trzecią niedzielę zbiera się największa liczba osób. Myślę, że to jest ten kierunek, którym powinniśmy iść, żeby uczcić te ofiary.